Znaczy, generalnie nigdy Rosjanie nie byli rycerzami pola walki. Dla nich honor nigdy na polu walki nie istniał, zarówno do wroga, jak i do swoich żołnierzy. Jeżeli ktoś liczy, że Rosjanie się przejmą protestem i tym, że ambasadora się wyjdzie do ambasady, to wie pan, ambasador przyjdzie, herbatę wypije i powie do widzenia, ma to gdzieś. Tam są spory na poziomie takiego średniego systemu, średniego dowodzenia, czyli Prigożyn jest w konflikcie z dowódcami na poziomie operacyjnym. Teraz Rosjanie wiedzą o tym, że jedna z rakiet urwała im się spod kontroli i poleciała pod Bydgoszcz. Jeżeli się broni naszego bezpieczeństwa, może się pomylić. Ale wolę taką pomyłkę niż tą, że się przepuści obcą rakietę, która może być nosicielem głowicy jądrowej. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuki dla przyjaciół kanału Pierwszy, Fundacja Zarys, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, wysyła całe ciężarówki wypełnione sprzętem medycznym. Kciuk dla Zarysu. Drugi kciuk dla biblioteki cyfrowej Legimi, która prowadzi kapitalną akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Zajrzyjcie koniecznie na stronę Legimi, bo część książek wybrałem sam. Trzeci kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Zbliża się lato, trwa wiosna, więc warto zadbać o kondycję, dzięki też produktom KFD. No i last but not least, drodzy Państwo, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. A moim i Państwa gościem jest pan generał Waldemar Skrzypczak. Czołem, panie generale. Czołem, witam pana, witam państwa, dzień dobry. Wiosna, panie generale. Doczekaliśmy. Taki temat jest, wiosna, panie sierżancie, a o generale to nie słyszałem, ale rzeczywiście wiosna za oknem budzi to nadzieję na to, że już będzie tylko cieplej. No właśnie, no właśnie, doczekaliśmy. Drodzy państwo, dzisiaj wyjątkowy odcinek historii realnej. Porozmawiamy o rakiecie rosyjskiej, która spadła na Polskę, o incydencie nad Morzem Czarnym związanym z polskim samolotem. Oczywiście o tym, co dzieje się na froncie, o Placu Czerwonym. No mnóstwo, panie generale, się nazbierało do ostatniej rozmowy, a ja miałem niedosyt po naszym ostatnim wywiadzie. Postaram się uzupełnić to, czego panu zabrakuje. Zdradzę państwu, że przed włączeniem nagrywania rozmawialiśmy o bibliotece pana generała, o książkach. Ja chciałbym panu pokazać, właśnie czytam książkę Roberta Forczyka, Tam, gdzie rosną żelazne krzyże, Krym 41-44. Nie wiem, czy pan zna. Znaczy, generalnie Roberta Forczyka znam. Czytam teraz tą operację ROT chyba. To jest ta operacja we Francji, także nie nadążam za panem, ale generalnie idę tym tropem. Drodzy państwo, kapitalna książka, panie generale, bo pokazuje, jak ciężkie, straszliwe walki toczyły się podczas II wojny światowej o Krym i dużo się zmieniło oczywiście w historii wojen, ale dużo nie. I ta geografia Krymu i wyzwania strategiczne pozostają te same. Polecam państwu wydawnictwo Rebis. Świetna rzecz. Panie generale, przechodzimy. Panie Piotrze, Forczyk, polecam wszystkim Forczyka, pisze bardzo wnikliwie. Jego analizy są bardzo, tak bym powiedział, wojskowe. Bardzo ciekawie pisze. I drugi temat, jeżeli chodzi o operacje krymskie, ja ostatnio cały czas w zasadzie posiłkuję feldmarszałkiem Manszteinem, który bardzo dopisał bardzo precyzyjnie w Straconych Zwycięstwach te operacje w rejonie krymskim, bo on to przychodzi ze swoją 11. armią. Dokładnie, dokładnie. Więc ten Krym, drodzy państwo, od setek lat jest przedmiotem wojen, konfliktów, sporów. Warto po tę książkę sięgnąć. Panie generale, już zadaję panu pierwsze pytanie, ale jeszcze tylko najważniejszy kciuk historii realnej. Widzowie, dziękuję, że oglądacie, drodzy państwo, ten odcinek, wszystkie odcinki historii realnej, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie, bo dzięki wam powstają kolejne odcinki. I historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, red i zbet i książki. Panie generale, startujemy od wiadomości, która jest dzisiaj newsem dnia. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych zidentyfikował to coś, co znaleziono pod Bydgoszczą. Jest to pocisk manewrujący CH-55 z rosyjskiego arsenału. Proszę pana o komentarz. Generalnie chyba wszyscy są zaskoczeni, że ten pocisk doleciał do Polski i spadł tam, gdzie spadł.
bo informacje o tym, że w naszą przestrzeń powietrzną wlatuje obcy pocisk, w zasadzie tej informacji nie było w mediach, nie było nigdzie, nikt nikogo nie informował, nikt nikogo nie ostrzegał o tym, bo tak na dobrą sprawę rozumiem, że ten pocisk K-55 to był pocisk masowy, czyli głowica była neutralna, nie bojowa, tylko wagowa, zatem nie mogła wyrządzić niczego złego, natomiast szczęśliwie oczywiście, natomiast moim zdaniem źle się stało, że nie wykryto we właściwym czasie, nie zareagowano na te rakiety w przestrzeni powietrznej. Dwa powody. Pierwszy, nie mamy nigdy pewności, czy ta rakieta nie jest nosicielem broni jądrowej, jak była z założenia budowana, czy nie ma głowicy tej 300 kg jak H-555, to po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że system, który powinien działać, nie zadziałał. I mówienie teraz nam wszystkim o tym, że był pocisk monitorowany i śledzony, to jest dużo za mało. I panu powiem jeszcze jedną rzecz. Dopóki nie objęto tego faktu, że ta rakieta spada w Polsce, to nie wiedzieliśmy my, ale też nie wiedzieli o tym Rosjanie, że ta rakieta spada do Polski. Teraz Rosjanie wiedzą o tym, że jedna z rakiet urwała im się spod kontroli i poleciała pod Bydgoszcz. I pan, jaki jest wniosek dla Rosjan? Że jesteśmy dziurawi. Właśnie wyjął mi pan. Jesteśmy dziurawi. Dla mnie z tego wszystkiego to, że spadł ten pocisk, te wszystkie te zamieszanie wokół pocisku śledztwa są mało istotne. Dla mnie istotne jest to, że Rosjanie wyciągają wniosek, Polska ma dziurawą przestrzeń powietrzną, albo jeżeli śledzono pocisk, nie ma mocy decyzyjnej tych, którzy powinni podjąć decyzję o natychmiastowym zestrzeleniu rakiety, bo jeżeli rakieta wlatuje w przestrzeń powietrzną, to my nie wiemy, czy jest rakieta, bo to może być i nasza. Trudno to ocenić. W związku z tym się identyfikuje poprzez sygnały ja swój obcy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zidentyfikować, jest rakieta obca, to ona natychmiast podlega zestrzeleniu. Bez komentarza. No tak, ja muszę powiedzieć, że to jest szokujące i drodzy Państwo, w ogóle okoliczności tego są zdumiewające, bo uwaga, rakieta spadła w połowie grudnia i znalazł ją przypadkowy obywatel, który był w lesie i on poinformował władzę. A dowiadujemy się, że rakieta wtedy w połowie grudnia była śledzona przez jakieś polskie radary i co, i nie poszukiwano tych szczątków? Ona zniknęła mniej więcej 2 kilometry od miejsca, gdzie ją znaleziono z radarów. Jak to w ogóle wytłumaczyć? Kto tutaj się nie popisał? Znaczy, panie redaktorze, tego się nie da wytłumaczyć. Nie popisali się ci, którzy są odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo. Bo jeżeli mówią dzisiaj, że śledzili, to czemu nie wyśledzili, gdzie upadła ta rakieta? Wie pan, to jest w tej chwili wokół tematu, będzie budowało się wiele legend, wiele wyjaśnień. Będą oficjalne komunikaty, półoficjalne, będzie rząd mówił oficjalnie o tym, co było, przekonując nas, że w sumie to się nic nie stało przecież. Stało się. Stało się i to bardzo poważne zagrożenie naszego bezpieczeństwa, ale jest to świadczy o tym, że te systemy i ludzie, którzy są odpowiedzialni za to, żeby to zadziałało, nie są na tyle decyzyjni chyba, żeby móc sprawować odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo. Nie potrafię tego wytłumaczyć, panie redaktorze, tym bardziej, że ja w swojej praktyce wojskowej miałem kilka zdarzeń nie z H-55, ale z innymi rakietami różnego typu, przeciwlotniczymi też, polskimi, czy to z wyrzutni KUB, czy nawet z OS, gdzie myśmy śledzili do końca i myśmy rakiety wyśledzili do końca, jeżeli się urwały spod kontroli. I nigdy nie spoczęliśmy, dopóki nie odnaleźliśmy tego, co powinniśmy odnaleźć. Prokuratura, drodzy Państwo, już bada tą sprawę, ale też nie wiadomo, dlaczego wojsko nie poinformowało prokuratury, skoro wiedziało, że coś spadło na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamiatanie pod dywan. Panie generale, pytanie techniczne. To jest rakieta powietrze-ziemia, czy ziemia-ziemia? To jest powietrze-ziemia rakieta. Taka założenie jest powietrze-ziemia, to jest rakieta dla bombowców strategicznych, bombowców dalekiego zasięgu lotnictwa strategicznego armii rosyjskiej. Ono ma zasięg coś do 3000 kilometrów maksymalnie. Ale oni to wystarczy. Bo tak, to wystarczy. Tutaj mowa o samolocie Su-34. Tylko pytanie, skąd oni to wystrzelili? Z Białorusi, czy z obwodu kaliningradzkiego?
Znaczy, z obwodu na pewno nie, bo z obwodu nie prowadzą ognia w kierunku Ukrainy, a w związku z tym musieli to zrobić nad Białorusi, choć wydaje mi się, że zasięg wskazuje na to, że mogli to zrobić również i spod Woronerza, czy spod Kurska. I panie generale, proszę jeszcze wyjaśnić widzom, bo tak jak pan powiedział, rakieta była nieuzbrojona, czyli była wyposażona w jakąś tam coś ciężkiego, co miało imitować głowicę. Często są to masy bitumiczne. Ale po co się takie rzeczy wystrzeliwuje? Znaczy generalnie Rosjanie prawdopodobnie, tak sądzę, używają tego typu rakiet, które są wypełnione masą bitumiczną, mówię o głowicach, tych, które nie są jądrowymi, po to, żeby mylić system obrony przeciwlotniczej, obrony powietrznej Ukrainy. Mnogość rakiet powoduje to, że system ma bardzo ograniczone możliwości zwalczania rakiet. Jeżeli leci rakieta bojowa i obok niej leci rakieta wypełniona masą, tą mylącą, znaczy tą masą zastępczą, wagową jakąś, no to jeżeli się uda Rosjanom zmylić system i rakieta poleci do tej rakiety z wagowym ładunkiem, to ten bojowy doleci do celu. I temu to służyć. To jest takie, bym powiedział, Rosjanie często używali tak zwanych wabików i być może to był jeden z wabików, który miał zmylić czujność i sprawczość systemu obrony powietrznej armii ukraińskiej. Tak, to jest chyba tak decoy, tak? Ja czytałem taki artykuł kiedyś o tym, że jak się teoretycznie wystrzeliwuje pocisk jądrowy, to on leci w mgławicy właśnie takich fałszywych rakiet i rzeczywiście obrona przeciwlotnicza strzela i jest duże prawdopodobieństwo, że nie trafi w ten właściwy, prawda? Bo możliwości są ograniczone. Jeszcze wypisałem sobie tutaj takie hasło, że podobno jest takie usprawiedliwienie, że nie znaleźli tej rakiety, bo w grudniu były śnieżyce w Polsce. Znaczy generalnie ta rakieta się tak nie zarywa głęboko pod śnieg, a tym bardziej, że nie był takich śnieżyc, żeby śnieg był taki kopny i taki głęboki. Zresztą poza tym, wie pan, nawet jakby to było na śniegu, to przecież byłby ślad na śniegu. Tego się nie da ukryć. A poza tym wojsko i wszyscy inni dysponują takimi środkami, że mogą się zidentyfikować, wykryć taki pocisk różnego rodzaju urządzeniami do wykrywania. Są dwa aspekty tej sprawy, o które chciałem pana zapytać. Pierwszy, powiedział pan, że zamieczono pod dywan, nie informowano opinii publicznej, ale też nie specjalnie interesowano tym złomem, który leżał w lesie, co jest po prostu dla mnie szokujące. Ale dlaczego? Ktoś się obawiał konsekwencji, że to oznacza, że będzie trzeba parę gorzkich słów Rosjanom powiedzieć, wezwać ambasadora, nie wiem, wyjaśniać tą sprawę? Lepiej było to po prostu przemilczeć? Znaczy tu chodzi nawet, moim zdaniem nie chodzi nawet o Rosję, tylko chodzi o naszych, na jakim poziomie została informacja zatrzymana. Bo kluczową sprawą jest to, do jakiego poziomu informacja dotarła. Czy do poziomu najwyższego poziomu dowodzenia wojskowego, czy do poziomu politycznego do kierowania państwem. Nie jestem panu w stanie powiedzieć, na jakimś poziomie ta informacja została zatrzymana, a na jakim nie jestem w stanie powiedzieć. No tak. A jeszcze wyjaśnijmy to widzom, czy rakieta CH-55 może przenosić głowicę jądrową? Tak. Ona z założenia była budowana jako rakieta nosiciel głowic jądrowych nawet do 200 kiloton. To bardzo dużo. A zrobiono z niej również CH-555 jako tą, która nosi głowicę zwykłą, około burzącą wadze 300 kilo. Bardzo niebezpieczna rakieta. No muszę powiedzieć, że nie poczułem się bezpiecznie. Internauci dzisiaj widziałem na Twitterze, ktoś wrzucił takiego posta z Twittera ministra obrony narodowej Błaszczaka, w którym napisał tak, to luźny cytat, nie musimy się przyłączać do proponowanego przez Niemcy projektu tam europejskiej tarczy antyrakietowej, bo mamy i tutaj jest wymienione, co my tam mamy, jaką obronę przeciwlotniczą, jacy jesteśmy świetni i wspaniali. To co, chyba nie jest tak różowo w takim razie. Znaczy wie pan, nieprzyłączanie się do systemu, który będzie budowany w Europie wobec braku faktu, że my nie mamy swoich technologii, tylko my sięgamy po inne technologie, nie jest optymalnym rozwiązaniem dla Polski. A cały czas kwestionowanie tego, co mają Niemcy, można Niemców nie lubić. Dziadek spędził w Buchenwaldzie 5 lat. Nie ma powodu do miłości do Niemców, ale oni mają doskonały system IRIS-T, który ma według Ukraińców 100% skuteczność. Czemu my mamy takiego systemu nie mieć?
My mamy, panie generale, od Amerykanów oczywiście kupować patrioty. To nie są te tej miary systemu, to jest IRIS-T, to jest system średniego zasięgu. Do 40 kilometrów. Wie pan, zawsze ten patrioty są uzupełnione systemami mniejszego zasięgu, średniego zasięgu, krótkiego zasięgu, znaczy bliskiego zasięgu. Tych systemów jest różnych, bo system ognia przeciwlotniczego czy obrony powietrznej jest wielowarstwowy. Jest kilka warstw, od dalekiego przez średni, bliski do krótkiego zasięgu, znaczy tego do bliskiego, bo najbliższy to jest bliski, to jest nasz piorun, czyli najkrótszy. No zaraz, ale panie generale, przepraszam, że wejdę panu w słowo, ale też my mamy w założeniu to samo, mamy mieć Narew i Wisłę, prawda? Czyli też taki jest... Tak, mamy mieć. Wisła to jest mowa tutaj bardziej o patriocie, natomiast Narew to jest średniego zasięgu, z tym, że z tego co zrozumiałem, to będzie system brytyjski. Czy będzie, nie wiem, w każdym razie budowa europejskiego systemu w kontekście tego, że Europa ma się bardziej zbliżyć do siebie i do Stanów Zjednoczonych, pozwoli moim zdaniem, i to jest przyszłość, budować zintegrowane, zaawansowane technologicznie, wspólnie przez wszystkich systemy obrony powietrznej. Dlatego, że systemy obrony powietrznej są systemami niezwykle skomplikowanymi, technologicznie zaawansowanymi i nie każdy z partnerów europejskich ma dostęp do takich technologii. My na pewno nie mamy i my się będziemy. To między bajki włóżmy to, co opowiadają, bo rzeczy są unikalne, te, które chociażby są w francusko-włoskim systemie SAMPTI, czy tym wspomnianym przeze mnie wcześniej niemieckim systemie IRIS-T, doskonałym zresztą. Dobrze, panie generale, ja muszę też wspomnieć o tych niemieckich patriotach, które stały pod Zamościem. Niemcy je zabrali, co akurat mi się niespecjalnie podoba, ale pytanie kluczowe. A może, panie generale, jest tak, że po słynnej tragedii w Przewodowie, gdzie spadła rakieta na ludzi i zginęło dwóch obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, jakoś chyba lekcji nie wyciągnięto. Może dobrze się stało, że ta rakieta przyleciała przez całą Polskę i spadła pod Bydgoszczą, bo może to będzie jakiś kubeł zimnej wody i może dzięki temu system uszczelnimy i obudzimy się z letargu. Znaczy wie pan... My funkcjonujemy w NATO, w sojuszu. I uważam, że przestrzeń powietrzna sojuszu jest sprawą sojuszu. To nie jest tylko polska sprawa, ale to jest również sprawa sojuszu. Polska jest na drodze między Rosją a głębią sojuszu. A zatem uważam, że powinny być to systemy, te, którymi my dysponujemy nasi sąsiedzi, oparte o wspólne dowodzenie, może regionalne, jakieś terytorialne, wydzielone, ale oparte o dysponowane w środki obrony powietrznej różnych systemów, które chronią przestrzeń powietrzną NATO, tym bardziej, że wschodnia flanka, na której my jesteśmy, na wschodniej rubieży NATO, jest zawsze najbardziej zagrożoną i w zasadzie na tym kierunku powinna być skupiona cała uwaga NATO. Oczywiście. Dobrze, ostatnie pytanie, żeby zamknąć już sprawę rakiety. Będziemy oczywiście śledzić, drodzy Państwo, rozwój tej historii, nie bardzo niepokojącej. To jest, dla mnie byłoby tragedią, gdyby to się wszystko zakończyło zgodnie z przyśpiewką stadionową Polacy, nic się nie stało. Na koniec, co powinno się teraz zdarzyć? Dymisje jakieś? Ktoś powinien za to odpowiedzieć? Czy po prostu trzeba się wziąć za robotę? Co by Pan doradził rządzącym? Znaczy wie Pan co, to nawet nie chodzi o dymisję. Ja uważam, że trzeba dodać odwagi ludziom, tym, którzy są odpowiedzialni za podejmowanie decyzji. Ja byłem w wojsku wiele, wiele lat i wiem, i znam ludzi na wskroś i wiem, na kogo można było postawić i nie pytać, czy wahasz się, czy nie będzie się wahać. Ale znam też takich, którzy się wahają, bo nie chcą brać odpowiedzialności za coś, za co powinni wziąć właśnie. Wydaje mi się, że tu chodziło głównie o to, że ktoś bał się podjąć decyzję, obawiał się podjąć decyzję i konsekwencji tej decyzji, że użył rakiety. Uważam, że jeżeli się broni naszego bezpieczeństwa, może się pomylić. Ale wolę taką pomyłkę niż tą, że się przepuści obcą rakietę, która może być nosicielem głowicy jądrowej. A przecież ma oni na pewno... Wie pan, to się wszystko opiera w systemie dowodzenia. To jest bycie liderem w wojsku, to bycie odpowiedzialnym, kompetentnym. Wie pan, stawia się na stanowisko ludzi takich, którzy gwarantują wykonanie zadania. Bezkompromisowo.
Powtarzam, w wojsku rzeczą się, może się pomylić, ale chciałbym bardzo, przecież ja też nie byłem nieomylny, żebym się mylił na korzyść, nawet po czasie, żebym się pomylił, nie dopilnowując tego, że wykonano zadanie na poziomie właściwym. Ale to już nie wojskowi rozbierają. No panie generale, ale jak długo w ogóle taka rakieta? Bo to, że ona pędzi strasznie szybko, to ile to było? Było kilka sekund, czy kilkanaście sekund na podjęcie tej decyzji, czy dłużej? Jaki był? Kilkanaście sekund, ale panie Piotrze, te systemy tak mają działać. Tu nie ma zmiłuj się, tu trzeba podjąć decyzję bardzo szybko. W tym systemie dowodzenia on jest tak skonstruowany, o czym nas też zapewniają cały czas wszyscy, że tam są ludzie decyzyjni. Być może decyzja powinna zapaść nawet na poziomie dowódcy brygady, czy nawet dowódcy dywizjonu rakietowego. Ale trzeba mam też mu takie prawo, tym bardziej, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Tak. Jeżeli ktoś liczy na to, że albo inaczej, że ktoś sobie wziął kompetencje od wojskowych i zastrzegł sobie, że on podejmie decyzję w Warszawie o zestrzeleniu rakiety, no to w takim razie to po wojnie, można powiedzieć. Decyzja powinna zapadać natychmiast i to na poziomie, powtarzam, dowódcy dywizjonu, dowódcy brygady najwyżej, a nie na poziomie Warszawy, bo jeżeli ktoś czeka na decyzję z Warszawy, to będzie po wojnie. Oczywiście, oczywiście. Tym bardziej, panie Piotrze, że za wschodnią granicą toczy się wojna i tych rakiet może być więcej. No ale to już system tak działa. Zobaczymy, zobaczymy. Na pewno to, co się stało, jest bardzo, bardzo, bardzo niepokojące. Drugi temat, o którym chciałbym dzisiaj z panem porozmawiać, panie generale. Ambasador Rosji, Andriejew, został wezwany do MSZ-u, gdzie złożono notę protestacyjną na jego ręce w sprawie incydentu z rosyjskim myśliwcem i polskim samolotem Straży Granicznej nad Morzem Czarnym. Panie generale, o co chodzi w tej sprawie? Co tam się dokładnie stało? Rosjanie próbowali przez wywołanie turbulencji, zawirowań w powietrzu wywołać być może katastrofę naszego samolotu. Okazało się, że mamy bardzo sprawną załogę, doskonale wyszkoloną, czyli czoła trzeba przed naszymi pilotami. Natomiast problem tu, panie Piotrze, jest czym innym moim zdaniem. Problem jest w NATO, bo w przypadku przechwyceń i takich incydentów, jakie miały miejsce z naszym samolotem, to ja pamiętam sprzed wielu, wielu lat, kilkaset już chyba było. I Rosjanie cały czas prowokują, próbując wywołać, być może właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, katastrofę. Ale NATO nie reaguje. NATO wyraża święte oburzenie, wysyła samoloty, które przechwytują samolot rosyjski. To jest taka zabawa. Ale to świadczy o tym, że Rosjanie są rozuchwaleni. Ale rozuchwaleni dzięki temu, że NATO nie jest w stanie podjąć żadnych działań chroniących takie samoloty, jak w tym przypadku nasz, przed takim działaniem samolotu rosyjskiego. Uważam, że powinno być powiedziane wyraźnie, że NATO powinno powiedzieć wyraźnie, że każdy samolot, który się zbliży do samolotu natowskiego na odległość 200, 300, to już niech sobie specjaliści ocenią, będzie ostrzelany. Nie ma zmiłuj się. Panie Piotrze, jeżeli Rosjanie mają świadomość tego, że mogą robić to bezkarnie, to oni dalej to będą robić, a NATO nie jest w stanie temu zapobiegać. Doprowadzi to jakieś do katastrofy, bo Rosjanie są bezczelni i oni to będą robili. Jeżeli ktoś liczy, że Rosjanie się przejmą protestem i tym, że ambasadora się wyjdzie do ambasady, to wie pan, ambasador przyjdzie, herbatę wypije i powie do widzenia, ma to gdzieś. I pan wierzy, proszę wybaczyć mój kolokwializm żołnierski, to gdzieś. Ale to nie zmienia niczego w relacjach, w tym stosunku Rosjan do naszych pilotów i pilotów natowskich. Wina leży po stronie NATO. Jeżeli NATO nie podejmie działań takich, które ostrzegą Rosjan, to będzie tak, jak jest. No tak, ale chyba wszyscy się, panie generale, boją po prostu tego, że ostrzelanie rosyjskiego samolotu może spowodować trzecią wojnę światową. I tu jest chyba problem, że nikt nie ma na ochoty na coś takiego. A Rosjanie wiedzą o to, że się wszyscy boją NATO. Największym nieszczęściem, wie pan, jest NATO, to jest to, że Rosjanie nie boją się NATO. Akurat w tym przypadku. W tym przypadku. Nie, Rosjanie się nie boją NATO i wiedzą, że mogą wyczyniać na niby co chcą, a no to i tak tylko ewentualnie ambasadora wezwie, pogrozi palcem. To nie tędy droga. Nadal będą Rosjanie rozuchwaleni, jeżeli NATO nie podjął jakichś działań.
Panie generale, przyszedł mi do głowy taki pomysł, że może zastosować tą zasadę, którą się stosuje w dyplomacji, kiedy się wydala dyplomatów, czyli zasadę symetryczną, czyli po prostu może jakiś myśliwiec NATO powinien wprawić w turbulencję jakiś samolot rosyjski w odwecie. Oko za oko, ząb za ząb. Dlaczego nie? Można spróbować. Tylko czy NATO ma odwagi w sobie tyle, żeby taką próbę podjąć? Tu jest problem. Problem jest w odwadze decyzyjnej i, jak bym powiedział, w procesach dowodzenia w NATO, a tamte procesy są tak wolne, tak niemrawe. To jest bardzo niebezpieczne dla nas, to co NATO robi w tym przypadku. Dodajmy, drodzy Państwo, że w tym incydencie brał udział polski samolot L410 Turbolet, a Rosjanie zaatakowali go Su-35. Polacy wykonują tam misję Frontexu. W oficjalnym oświadczeniu powiedziano, że chodzi o monitorowanie jakiejś migracji w basenie Morza Czarnego. A może to w rzeczywistości była jakaś misja szpiegowska? Nie sądzę. Frontex to jest organizacja Unii Europejskiej, która zajmuje się ochroną granic. Między nimi ochroną granic. Więc tutaj nie ma żadnego takiego związku między tym, że Frontex mógł misję szpiegowską wykonywać. Na pewno by takiej misji nie wykonywał. Tym bardziej, że uważam, że nie trzeba wykonywać misji szpiegowskiej, bo i tak wszystko to, co chcemy wiedzieć o tym, co się dzieje na froncie i tamtej okolicy, Amerykanie wiedzą, wystarczy. Tak, no widzą to wszystko z satelity. Natomiast, żeby może trochę coś ocieplić wizerunek NATO w oczach widzów historii realnej, odnotujmy fakt, że w odwecie, w reakcji na to, co się stało, NATO poderwało myśliwce, dwa rumuńskie i dwa hiszpańskie. No i co? Nic. Poderwało. Wszyscy się tym przejęli, ale najbardziej Rosjanie. Wie pan, to jest... No dobrze. Skończyło się na strachu, całe szczęście. Nasi dzielni piloci poradzili sobie z tymi turbulencjami wywołanymi przez rosyjski myśliwiec. Miejmy nadzieję, że to się nigdy już nie powtórzy, chociaż wątpię. Kolejna sprawa. Parada na Placu Czerwonym. To pytanie do pana jako czołgisty. Jak panu się podobała samotna szarża na czołgu T-34 po Placu Czerwonym? Znaczy generalnie ten czołg robi wrażenie, bo jest to tyle lat sprawny, jeździ i demonstruje swoją sprawność techniczną, głównie no bo żadna bojowa. Wie pan, ta parada to jest taki, to był taki, taka groteska, taki teatrum. Na pewno dla Rosjanach wywarła ta parada przygnębiające wrażenie. Nie było widać entuzjazmu nikogo z tych, którzy byli uczestnikami tej quasi parady. I dobrze, bo Rosjanie zawsze zachwyceni byli tymi formacjami, które stały na Placu Czerwonym, dziarskimi, bojowymi formacjami różnych rodzajów wojsk, różnych rodzajów służb, tą mnogością ciężkiego sprzętu, czołgów, BWP i co tylko jeszcze można było. Tego dzisiaj nie było. Świat armii rosyjskiej poległ na polach Ukrainy, a najlepszy sprzęt Rosjanie również stracili na polach Ukrainy. To wydaje się, że ta parada głównie uświadomiła Rosjanom, że dzieje się źle. Brak formacji wojskowych, tych najlepszych, bojowych, i na placu stawianie ludzi, którzy się przebierali w mundury, i stawianie kadetów i weteranów II wojny światowej, wcale nie przekonuje Rosjan do tego, że to, co mówi Putin z trybuny, tak jest. I nie wierzę w to, że te obrazki przygnębiające dla Rosjan nie budzą wśród nich refleksji. I dla mnie nawet dobrze, że ta parada się odbyła, bo ona pokazała Rosjanom prawdziwe oblicze tej wojny, która wybiła im najlepsze formacje wojskowe. Tak, na to zwracali uwagę wszyscy komentatorzy, że spodziewano się olbrzymiej ilości czołgów nowoczesnych T-14 Armata, jakiś. A tutaj skromnie, jeden czołg, ktoś tam się dopatrzył, że jeszcze gdzieś z tyłu dwa były, czyli byłyby trzy pojazdy gąsienicowe. Bardzo, bardzo skromnie, zresztą stare. Natomiast chciałbym powiedzieć panu o weteranach. Przygotowując się do naszej rozmowy, zauważyłem, że rosyjskie niezależne kanały informacyjne sprawdziły tych dwóch weteranów, którzy siedzieli obok Putina. Uwaga, jeden jest weteranem, owszem, ale interwencji w Czechosłowacji w 1968. A drugi NK był weteranem, owszem, ale NKWD, który zwalczał podziemie na Ukrainie po wojnie. Więc
Nawet nie mogli znaleźć dwóch weteranów wojny ojczyźnianej. Już nie mają weteranów spod Berlina i Stalingradu, bo wymierali. No to rzeczywiście już weteranów nawet nie mają. Może niepewni po prostu, a obok Putina muszą siedzieć tylko sprawdzeni towarzysze. No tak, wie pan, no trudno, żeby siedział ktoś, kto ma kroplówkę w plecach. W ręce. No, tak przy okazji. No dobrze, panie generale, krótko mówiąc, miał być pokaz siły. Putin dużo mówił o strasznym Zachodzie, o faszystach ukraińskich, jak zawsze, ale rozumiem, że to raczej obraz nędzy i rozpaczy i to pokazuje trochę, że ta Rosja... Znaczy, no adresatem tej parady mieli być Rosjanie głównie, żeby podnieść ducha w Rosjanach, ale moim zdaniem absolutnie skutek jest inny od oczekiwanego, bo widać było wyraźnie, że raczej to było przygnębiające widowisko. To nie były igrzyska, tylko przygnębiające widowisko, a my na Zachodzie mamy swoją ocenę tego wszystkiego, co się tam dzieje. Ostatnia rzecz, jeśli chodzi o paradę, Łukaszenka przybył jednak, mimo że początkowo się tak krygował, twarz miał po prostu skrzywioną i potem nie przyjął zaproszenia na lunch od Putina, tylko szybko z powrotem poleciał na Białoruś. Chyba nie lubi jadać w towarzystwie Putina. No być może, że by mu to zaszkodziło, to jedzenie, jak wielu wcześniej, na czasów Stalina, więc może tego się obawiał, że będzie musiał odejść po tym lunchu ze światy. Natomiast Łukaszenka ma świadomość tego, że jego czas minął i jest jemu coraz trudniej w ogóle funkcjonować i na Białorusi, i na takich wyjazdach. Proszę zauważyć, że ci panowie, prezydenci republik, byłych republik radzieckich z Azji, czy z Kazachstanu, czy z Turkmenistanu, oni wykazywali się wielką swobodą we wszystkim, co się działo. Oni czuli się już niezależnie od Putina i widać wyraźnie, że ta atmosfera, która tam była, raczej ich tak bardzo chyba bawiła, bo nie widziałem u nich jakichś ponurych obliczy, przeciwnie. Ale to nie wynikało z zadowolenia tego, że są na Kremlu. Natomiast na Łukaszence to rzeczywiście wywarło ogromne wrażenie, tym bardziej, że on uczestnikiem tego konfliktu i wie, jak się to wszystko może skończyć dla niego. No tak. Internauci przypominają, że pewnie w Polsce odbędzie się parada z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia i spodziewają się, że będzie dużo bardziej okazała niż na Placu Czerwonym. Także być może. To interesujące. Dobrze, panie generale, front, bo to jest sprawa kluczowa i najważniejsza. Tak jak powiedziałem, ostatnio mieliśmy zaszczyt dzięki panu porozmawiać z panem i z pułkownikiem armii ukraińskiej. Polecam państwu ten odcinek historii realnej, ale strasznie działaliśmy pod presją czasu wtedy, bo panowie musieli iść dalej i mam niedosyt, a strasznie mnie interesuje pańska opinia w sprawie tego, co się dzieje na froncie. Dzisiaj od rana doniesienia, że coś drgnęło w Bachmucie. Ukraińcy mieli przejść do kontrofensywy, odbili tam kawałek tego Bachmutu z rąk wagnerowców. Czy to jest jakaś pierwsza jaskółka tego, że coś zaczyna się dziać poważniejszego na froncie, który był w impasie od szeregu tygodni? Jeśli pan pozwoli, nawiążę jeszcze do tego, co na wstępie pan powiedział o Ukraińcach i o tym, że byli u pana razem ze mną. Dzisiaj Fundacja Grom, gdzie jestem przewodniczącym Rady Fundacji, gdzie prezesem jest pani Agnieszka Petelicka, otrzymaliśmy i my wszyscy, pan i wszyscy słuchacze, podziękowanie od dowódcy Gwardii Narodowej Armii Ukrainy, generała Lebidia, trzygwiazdkowego generała, podziękowanie za wsparcie łodzią, podziękowanie za to, że chcemy ich wspierać, że im pomagamy, bo oni wierzą w to, że dzięki naszej pomocy to wojny wygrają. I jeszcze raz dziękuję wszystkim. Jeżeli pan będzie chciał, to wyślę panu na maila to podziękowanie o generale Biedia, żeby pan wiedział i ewentualnie pokazał naszym wszystkim, to myślę to do pana, tak, naszym czytelnikom, znaczy naszym słuchaczom, bo my jeszcze dalej kontynuujemy trochę tą rzutkę, bo my musimy jeszcze, znaczy chcemy, przepraszam, zebrać pieniądze, żeby uzupełnić na tyle, że można było kupić 10 kompletów wyposażenia dla 10 podponurków. Jeszcze o to walczymy. Jeszcze o to walczymy, ale bo oni go potrzebują, okazuje się, bardzo mocno. To zachęcam do tematu. Zachęcam do wspierania zbiórki, tylko krótko powiem, link damy w opisie pod filmem i dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali w tą akcję. Front. A ja pismo panu wyślę. Więc sytuacja na froncie nie jest w tej chwili, nie podlega jakimś radykalnym zmianom. Tam w Bachmucie cały czas będą, obie strony toczyły boje o to, żeby po pierwsze Rosjanie, żeby przełamać obronę armii ukraińskiej w Bachmucie i wejść w głąb Donbasu. A Ukraińcy za wszelką cenę chcieli to natarcie armii rosyjskiej załamać.
Rosjanie w rejon Bachmutu skierowali i kierują od początku w zasadzie swoje najlepsze formacje, które stopniowo są wyczerpywane. Rosjanie je rotują, luzują, wymieniają na nowe, przygotowywane zawczasu formacje, które tam biją się z Ukraińcami. Ukraińcy również muszą tam kierować swoje najlepsze wojsko, bo tam się rozgrywa największa w tej chwili, powiedział, bitwa, czy największe starcie na poziomie takim taktyczno-operacyjnym, które Rosjanie chcą wierzyć, że im się uda zdobyć Donbas dzięki temu szamaniu, a Ukraińcy, że uda im się Donbas obronić dzięki obronie Bachmutu. I obie strony tam kierują swoje najlepsze formacje, i obie strony wyczerpują swoje najlepsze formacje. Oczywiście dalej są prowadzone działania na kierunku Łymania, na kierunku Siewierska, Awdijewki. Tam cały czas toczą się zacięte walki przez obie strony. Obie strony prowadzą natarcie. Jedni nacierają, i drudzy się bronią. Potem ci broniący się kontratakują, tam się wycofują. To jest cały czas takie przegryzanie frontu i to w zasadzie trwa od dłuższego czasu. W tej chwili nie ma jakichś przełomowych wydarzeń na froncie. Panie redaktorze, ten sprzęt, który dostali Ukraińcy z Zachodu, mówię tu między innymi o liczbie czołgów, bojowych wozów piechoty różnego typu, ma przecież Mardery, przecież BWP, Bradleye i inne. Mnogość tego sprzętu, moim zdaniem, pozwoliło zbudować Ukraińcom nie 9, jak są Amerykanie, a kilkanaście, 20, może i więcej brygad nowych. Stąd był potrzebny czas na to, żeby to wojsko wyszkolić. Bo to nie jest tak, że żołnierz siada na sprzęt i od razu idzie do walki. To jest oczywiste. I żeby nie było to wojsko mięsem armatnym, to wojsko trzeba przygotować. I moim zdaniem Rosjanie, znaczy przepraszam, Ukraińcy powoli osiągają gotowość do przejścia do działań zaczepnych. Czy do kontrofensywy? Nie wiem. Bo plan znają tylko dowódcy ukraińscy. Co zamierzają? Na pewno zamierzają szukać takiego rozstrzygnięcia, które pozwoli im szybko, z zaskoczenia, rozbić jakieś zgrupowanie armii rosyjskiej. Duże może. Czy to będzie Donbas? Nie wiem. Czy to będzie północ, rejon Łymania? Trudno powiedzieć. Czy to będzie południe? To bym odradzał z uwagi na głębokość pozycji obronnych i o czym mówiliśmy u pana, głębokość pozycji obronnych, długość linii obronnych, zaminowanie, ile sił tam zgromadzonych. Kto wie, może jak patrzę na mapę, czy Rosjanie czy Ukraińcy nie przeprowadzą operacji desantowo-powietrzno-morskiej, na przykład przez zbiornik Kachowski, na północno-wschodniej Kachowki. Lądują. Ale to byłoby uderzenie na co? Na Zaporoże? Na Zaporoże, ale by obeszli, to jest grupowanie obronne, które Rosjanie mają na kierunku południowym, czyli obeszli by je od tyłu, wychodząc na dwa kierunki. W kierunku na Mariupol, obchodząc to zgrupowanie, które obronnie siedzi wkopane w ziemię po szyję, jednocześnie część sił mogłaby wyjść na kierunek Chersonia, co by pozwoliło okrążyć te wojska, które są na wschodnim brzegu Dniepru, a jednocześnie te wojska, które są na Zaporożu, zrolować ich obronę. I być może to udałoby się wtedy Zaporoże zdobyć. Ale tylko przypuszczam, bo uważam, że zbiornik Kachowski jest do pokonania. To ciekawe. Zaraz jeszcze wrócę do tych kierunków natarcia, ale chciałem zadać panu generałowi pytanie dotyczące pierwszej części pana wypowiedzi. Blinken, z wiadomość dzisiaj, powiedział, że jego zdaniem już mają Ukraińcy tyle broni do tego, żeby rozpocząć skuteczną ofensywę, która, to cytat, miałaby wyrzucić Rosjan, Amerykanie zawsze tak mówią, z terenów, które Rosjanie zabrali Ukrainie. Wiadomo, nie wiadomo, o które tereny chodzi, jakie, ale pytanie, czy przypadkiem Ukraina nie znajduje się trochę pod taką presją ze strony sojuszników? Daliśmy wam tyle, no to teraz zróbcie z tego sprzętu użytek. I czy to nie jest tak, że taka wymuszona trochę ofensywa, bez tego przygotowania, o którym pan mówi, przeszkolenia żołnierzy, może się skończyć po prostu katastrofą. Tak, panie redaktorze, ma pan rację. Ja uważam, że dowódcy ukraińscy przede wszystkim znają doktryny rosyjskie i wiedzą, czego się mogą Rosjanie spodziewać. Monitorują sytuację i śledzą ruchy armii rosyjskiej i wiedzą, gdzie i w jakim miejscu ugrupowanie rosyjskie jest najwrażliwsze. Czy w jednym, czy w dwóch. Oni wiedzą najlepiej, więc niech oni planują.
Natomiast ja już od lutego mówię, żeby nie pchać Ukraińców na siłę do kontrofensywy, bo to nie jest decyzja polityczna, tylko to ma decyzja wojskowa. Oni decydują, kiedy uderzyć i jak uderzyć. Tym bardziej, panie redaktorze, że nie ma żadnych symptomów tego, że to wojsko już przechodzi do rejonu operacji. To wojsko, które się przygotowywało. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie te nowe brygady, one są na zachód od Dniepru. Wszystkie. One musiały mieć czas, miejsce, bezpieczne miejsce, żeby się przygotować, żeby się zgrać bojowo. One znajdują się w zasadzie w środkowej i zachodniej części Ukrainy, gdzie się cały czas zgrywały bojowo, przygotowały do operacji. I teraz, żeby to wojsko użyć do operacji, trzeba je przegrupować do strefy przyfrontowej i między nimi częścią sił pokonać trzeba Dniepr. I moim zdaniem Rosjanie mają tego świadomość, bo już sprowadzają w rejon Rostowa i Mariupola wyrzutnie rakiet Skud, którymi prawdopodobnie, moim zdaniem, będą chcieli liczyć przeprawy stałe, pontonowe i promowe na rzece Dniepr. Bo inaczej inaczej Ukraińcy nie pokonają rzeki Dniepr. Taką masą wojska. Tym bardziej, że Dniepr jest trudną przeszkodą wodną, a żeby przeprawić brygadę po mostach albo pontonowych czy na promach, to trzeba brygadę przeprawiać. Zakładam, że mosty są czynne, ale również zakładam to, że Ukraińcy tego w dzień robić nie będą, bo będą pod uderzeniami w nocy. W dzień będą mosty rozpinać, a w nocy będą je spinać i będą przegrupować wojska. A zatem taki proces przerzutu kilkunastu brygad to jest kilka, a może nawet kilkanaście dni. Trudno mi to w tej chwili ocenić, ponieważ nie wiem, jakie możliwości przeprawowe mają Ukraińcy, ale oni na pewno się do tego procesu przygotowują, bo inaczej, jeżeli nie przegrupują na czas do operacji tej masy wojska, którą muszą przegrupować, nie zbudują zgrupowania uderzeniowego w wybranym rejonie, no to nie mówmy o kontrofensywie. Ale generalnie nie należy popędzać. Oni wiedzą, jak to technicznie zrobić, bo to, proszę mi wierzyć, jest to bardzo złożony proces wymagający współdziałania wszystkich rodzajów wojsk i służb i prowadzenia działań mylących, maskujących, które mają zmylić czujność Rosjan co do miejsca przepraw, co do dróg przegrupowania wojsk, co do rejonu zszyskowania do uderzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, ale to jest bardzo intrygujące, co pan powiedział. Ja przeglądam sobie czasami te listy sprzętu dostarczanego przez rozmaite kraje zachodnie ukraińskiej armii i chyba to było, mogę się pomylić, ale chyba nie, w tym niemieckim zestawieniu były właśnie mosty pontonowe. To są te prawdopodobnie MP5 pływające mosty pontonowe niemieckie. Bardzo dobre są, to są takie półpromy, promy, które można łączyć w mosty. Oczywiście bardzo ważną rzeczą jest zdolność do przeprawy przez Dniepr, ponieważ Dniepr jest trudną rzeką i moim zdaniem Rosjanie wiedzą o tym, że by wojska ukraińskie doszły do strefy przyfrontowej i mogły wykonać uderzenie, to muszą mieć baczenie na mosty. A od rejonu, gdzie będą się przeprawiać wojska ukraińskie, będzie można wnioskować, z którego kierunku uderzą. Tylko pamiętajmy też, panie generale, bo widzieliśmy jedną przeprawę z kolei rosyjskich wojsk przez Doniec i skończyło się to po prostu, no co tu dużo mówić, rzezią sprzętu pancernego. Zgoda, tylko że brzeg południowy Sibirskiego Dońca w rejonie Umania był broniony przez armię ukraińską i ona zatopiła wszystko, co tylko można było zatopić armii rosyjskiej, natomiast szczęśliwie Dniepr jest pod kontrolą armii ukraińskiej. Mhm. Panie generale, zanim jeszcze dopytam o sprawę wielkiej strategii, tego czego się możemy spodziewać, chciałem zapytać pana o, żebyśmy zeszli z tego poziomu dowództwa planowania wielkich operacji do poziomu tego najniższego. Czy śledzi pan tą, nie wiem jak to nazwać, serial w ogóle pod hasłem Prigożyn? Prigożyn zrobił sobie film, na którym za jego plecami jest zwał trupów. To są Wagnerowcy, którzy polegli w trakcie walk o Bachmut. On bardzo atakuje mocno w tych kolejnych filmikach generałów armii rosyjskiej. Teraz ostatnio nawet Putinowi się dostało. Jak on w ogóle to interpretuje? To jest jakaś wewnętrzna wojna między Wagnerowcami a wojskiem? Dlaczego? Co tam się dzieje w tym na szczytach władzy rosyjskiej? Tam są spory na poziomie takiego średniego systemu, średniego dowodzenia.
Czyli Prigorzyn jest w konflikcie z dowódcami na poziomie operacyjnym. Natomiast to, że on takie rzeczy puszcza w eter, to trochę się dziwię, że nikt nie reaguje z Kremla. Czy Putin o tym nie wie? Nie wiem. Natomiast to, co on robi, to na pewno nie służy temu, co chcą osiągnąć Rosjanie, ale to dobrze, że oni się spierają i że Prigorzyn robi się coraz bardziej aktywny, coraz bardziej z pretensjami do wszystkich o wszystko, bo to tylko świadczy o tym, że poziom być może destrukcji, nawet nie wśród żołnierzy, ale wśród tych dowódców jest bardzo wysoki poziom destrukcji. Bo nie wiem, czy pan, panie redaktorze, zauważył, że wielu mówi o tym i media ukraińskie też, że generalnie żołnierze rosyjscy w okopach trzęsą z portkami ze strachu. Przepraszam za kolokwializm żołnierski. A się zastanawiam, skąd mają wiedzę ci wszyscy, którzy to piszą? Czy mają ją tych szeregowych, co tam siedzą pod Mariupolem w okopach? Panie redaktorze, system propagandy i informacyjnej armii rosyjskiej jest tak skonstruowany, że ten szeregowy, starszy szeregowy, sierżant, podporucznik, który siedzi na pozycjach bojowych w okopach pod Mariupolem czy pod Umaniem, nie ma pojęcia w ogóle o tym, co się dzieje. On jest tak odcięty od informacji, o sytuacji tej, którą my znamy, że mówienie o tym, że oni nie mają ducha bojowego, czy ja nie mówię, że mają duch bojowy, ale że oni się tam cały czas boją w tych okopach kontrofensywy, to jest błąd, ponieważ uważam, że do nich informacje o kontrofensywie w tych szeregowcach nie docierają. Blokada jest totalna do takich informacji, o ile może dowódcy kremlowscy i operacyjni rosyjskich wiedzą, bo się przygotowują, to dowódcy od poziomu kompanii w dół nie mają pojęcia o tym, do czego się przygotowują. Tak przy okazji, bo przypisywanie tym żołnierzom tego strachu, to takie, wie pan, byłoby błędem nawet z wojskowego punktu widzenia, jeżeli by żołnierze wiedzieli, szeregowcy, że przeciwnik przygotowuje się do strasznej kontrofensywy. To rzeczywiście mogłoby panikę i strach, ale oni są odcięci od takiej informacji. Absolutnie są odcięci. No dobrze, ale widzą, panie generale, to, co się dzieje wokół nich, to znaczy śmierć kolegów, trwanie w tych okopach, bicie głową w mur w tym Bachmucie. Cały czas Putin i Prigorzyn zapowiadali, lada moment zajmiemy miasto. Bitwa trwa i teraz właśnie ukraińska wydaje się, że przechodzi do kontroli jakichś tutaj ruchów. 3 km2 miasta mieli Ukraińcy odbić. W związku z tym to chyba działa destrukcyjnie na morale. Na pewno morale tych, którzy są w bezpośrednim kontakcie ogniowym z armią ukraińską. A Ukraińcy wykorzystali okazję, podejrzewam, wykonali kontratak, dlatego też odbili tą część Bachmutu i pewnie będą dalej kontratakować, bo podstawą do powodzenia w obronie Bachmutu będą kontrataki, odzyskiwanie stopniowo Bachmutu. Natomiast ja bym pewnych rzeczy nie demonizował, bo rosyjska propaganda jest niezwykle skuteczna. System informacyjny jest taki, że szeregowy i ci żołnierze, którzy nie biorą bezpośrednio udziału w walce, a przecież dużo takich formacji jest, które się przygotowują do tego, do odparcia kontrofensywy, nie mają pojęcia o tym, do czego się przygotowują. Ufam, że duch bojowy, który mają Ukraińcy, przerasta kilkakrotnie duch bojowy żołnierzy rosyjskich, którzy są od zawsze, od początku źle zmotywowani do tego, bo oni tak na dobrą sprawę nie wiedzą, po co ta wojna jest i nie wiedzą, po co tam w ogóle oni są. Ale pręgierz, jaki nad nimi jest, historycznie pamiętamy też, jest na tyle silny, że potrafi pchnąć ich do takich bohaterskich czynów, jak pod Berlinem czy pod Stalingradem. No tak, ale wojna to też, panie generale, wiele takich indywidualnych tragedii. To właśnie miałem na myśli, mówiąc, żebyśmy zeszli trochę poziom niżej. Dzisiaj rano widziałem filmik, który kompletnie mną wstrząsnął. Sytuacja jest taka, że to jest nagranie z drona i prawdopodobnie są rosyjskie okopy, a spadają ukraińskie pociski. Żołnierz zostaje raniony dwukrotnie takimi pociskami zrzuconymi przez przeciwnika z góry, a potem rozrywa się granatem. I taka pierwsza moja myśl była, dlaczego on nie krzyczał, nie wiem, sanitariusz, medyk, tylko zdecydował się na podjęcie takiej decyzji. Czy to świadczy, że coś tam jednak jest grubo nie tak na froncie w rosyjskich szeregach? Na pewno tak jest, jak pan mówi. Trudno mi ocenić tę sytuację. Po pierwsze, nie widziałem, po drugie,
Na froncie dochodziło, to wiem z historii, do różnych desperackich czasami kroków, kiedy żołnierze uznali, że sytuacja jest już tak krytyczna, to targali się na swoje życie i być może to on uznał, że już nie ma innej alternatywy, tym bardziej, że dwa razy został ranny, jak pan wspominał, uznał, że już nie warto i podjął taką decyzję. Żołnierze czasami w desperacji są gotowi to zrobić. Panie generale, jeszcze jedna rzecz, która tak właśnie też przypomina mi jakieś czasy w ogóle zamierzchłe, tak by się wydawało. Podobno Rosjanie zmuszają na terytoriach okupowanych Ukraińców, obywateli ukraińskich do brania rosyjskich paszportów i grożą wywózkami tym, którzy odmówią. Proszę o pana komentarz, to chyba już nie jest wojna rycerska czysta, tylko to są jakieś klimaty sowieckie. Znaczy generalnie nigdy Rosjanie nie byli rycerzami pola walki. Dla nich honor nigdy na polu walki nie istniał, zarówno do wroga, jak i do swoich żołnierzy. Więc mówienie o jakimkolwiek honorze to jest takie nieporozumienie, jeżeli chodzi o Rosjan. Oni przecież nawet w stosunku do swoich żołnierzy w czasie II wojny światowej nie stosowali konwencji genewskiej. Stalin, wszystkich jeńców, znaczy żołnierzy rosyjskich, którzy się oddali do niewoli, zsyłał do obozów albo po prostu pozbawiał głowy, można by rzec. Zatem to, co mówił pan o obywatelach ukraińskich, to jest dalszy ciąg eksterminacji narodu ukraińskiego i na terenach, które Rosjanie zajęli, będą teraz tych ludzi, którzy chcą tam zostać, to warunek jest jeden, biorą paszporty rosyjskie, a że nie biorą, to ich wywożą. Dalej, na Dalnych Wostokach to Rosjanie i na Sybir wywozili naszych Polaków i wielu innych. W związku z tym oni będą tak długo eksterminować, aż wyczyszczą te terytoria, które zajęli, z lojalnych ukraińskiemu państwu Ukraińców i innych tych, którzy Ukrainie sprzyjali. A będą podejrzewam, kiedy być może dojdzie do zawieszenia broni, do jakiegoś do uspokojenia sytuacji, nie wiem, jak to będzie wyglądało, zasiedlali te terytoria ludźmi, którzy będą przywozić też, jak to potrafili oni zrobić, wożąc Tatarów, wożąc Kozaków, przesiedlając Niemców na początku wojny II światowej, których mieszkali nad Wołgą. Także tych takich ludzi, którzy oni mogą przerzucić na tereny zdobyte przez, czy może okupowane przez Rosjan, będzie pewnie bardzo wielu, bo ich zmuszą po prostu systemowo. Makabra kompletna, drodzy Państwo. Rozmawialiśmy, panie generale, dzisiaj o wojnie, a na koniec porozmawiajmy o pokoju. To jest przedostatnia sprawa, którą chciałbym pana zapytać. Otóż mówi się dużo o tym, że jeżeli ta ofensywa ukraińska utknie, albo się nie uda, albo nawet się mówi o tym, że jeżeli trochę odepchną Rosjan Ukraińcy, to i tak to jest już taki ostatni skok do przodu, że potem już prawdopodobnie Zachód, który podobno jest zmęczony, jak piszą komentatorzy, wojną, będzie naciskał na Ukrainę na jakieś rozmowy pokojowe z Rosją. Myśli pan, że to jest scenariusz realistyczny? Bardzo możliwy. Uważam, że Ukraińców i ich potencjał militarny stać na jedno dobre uderzenie, które by, wierzę w to, rozbiło jakieś silne zgrupowanie armii rosyjskiej. Nie całą, bo strategicznej przewagi Ukraińcy nad armią rosyjską nie mają. Ale operacyjną, kierunkową mogą uzyskać, uderzając, gromiąc jakieś zgrupowanie armii rosyjskiej. I uważam, że to jest w zasięgu Ukraińców. Kiedy to zrobią, to jest oczywiście decyzja ich dowódców, ale to jest ich zasięgu. Teraz moim zdaniem już od dłuższego czasu trwają zabiegi, które mają zakończyć ten konflikt. Dyplomaci, politycy jeżdżą między Pekinem, Waszyngtonem, Moskwą, Kijowem i innymi stolicami, czynią zabiegi, bo zresztą zawsze każdy pokój czy zawieszenie broni wynikają z wcześniejszych przygotowań, które są dziełem polityków, którzy mają tę misję i to czynią. Tak jak kiedyś mówiłem u pana, że sprawą zasadniczą kwestii rozstrzygnięcia o tym, czy będzie zawieszenie broni, to będzie decyzja Wielkiej Dwójki. O tym zdecydują moim zdaniem Stany Zjednoczone i Chiny. Tym bardziej, że tak jak pan wspomniał, widać wyraźnie po zainteresowaniu wojną, po tym, że się zbliżają kampanie wyborcze w wielu krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych ruszy kampania wyborcza jesienią, zainteresowanie wojną maleje i będzie coraz mniejsze. Jedyną zasadniczą rzeczą to jest to, żeby niezależnie od poglądów politycznych i od tych zawirowań politycznych utrzymać ciągły dopływ pomocy dla Ukrainy. Trzeba stworzyć teraz taki system, zanim ktokolwiek powie o rozmowach pokojowych,
który pozwoli cały czas zaopatrywać armię ukraińską w broń i amunicję, żeby Ukraina cały czas miała zdolności do prowadzenia operacji. Właśnie, bo są dwa aspekty tej sprawy. Czysto terytorialny, o który zaraz zapytam, jak mogłoby wyglądać takie zawieszenie broni, ale w te nieszczęsne gwarancje, już legendarne, o których cały czas się mówi, gwarancje bezpieczeństwa, zachodnie kraje, Ameryka, Chiny teraz, o tym też jest mowa. Na czym to miałoby polegać? Znaczy, że w razie trzeciej rundy z Rosją, to inne kraje miałyby wejść do wojny? Czy to chodzi o coś innego? Czy uzbroić Ukrainę po zęby? Wydaje mi się, że tutaj nie ma w tej chwili takiej opcji, żeby ktokolwiek się włączył w tę wojnę militarnie i przez udział swoich wojsk. Natomiast moim zdaniem realne jest to, że ci dwaj panowie z Waszyngtonu i z Pekinu porozumieją się, żeby tą wojnę zakończyć. Może tymczasowo ją zawiesić przez zawieszenie broni, ale żeby zakończyć i szukać innych rozwiązań, zostawić to czasowi, to rozwiązanie, bo być może, bo wie pan tak, wielu liczy na to, że jednak mimo wszystko na Kremlu jakieś coś się wydarzy. I być może to na to liczą i że konsekwencją tego wydarzenia na Kremlu będzie to, że powstaną warunki ku temu, żeby zakończyć tę wojnę. Wtedy, kiedy na Kremlu będą tacy, którzy będą chcieli pokojowego rozwiązania, bo wiedzą o tym, wielu polityków rosyjskich wie o tym, że przyszłość Rosji jest zagrożona, a kontynuowanie wojny podważa wiarygodność Rosji i fundamenty tego państwa. A jeżeli przejmą władzę twardogłowi, no to będzie to kontynuacja tego, co w tej chwili jest i nie ma co mieć nadziei na jakikolwiek pokój. Ale wierzę w to, że zarówno Pekin, jak i Waszyngton będą robili wszystko, żeby zażegnać tą wojnę i nie widzę tutaj takiej opcji, żeby ktokolwiek chciał tą wojnę rozszerzyć. Tylko dopytam, czy ja dobrze zrozumiałem, ale jakby koniec tej wojny, czy zawieszenie broni, rozejm, pokój, zobaczymy co to będzie, nie oznacza, że Ukraina przestanie dostawać wsparcia militarnego od Zachodu, choć ona wprost przeciwnie, będzie wtedy uzbrajana jako taki bastion, tak, z Zachodu, trochę jako bufor, który miałby być gotowy do trzeciej rundy. To znaczy być może tak będzie, natomiast bez wątpienia potrzebują Ukraińcy ciągłego wsparcia, to po pierwsze. Po drugie, trzeba się liczyć z tym, że Rosjanie, jeżeli nie będzie zmian na Kremlu, cały czas będą odtwarzali swoją armię i będą cały czas zagrożeniem dla Ukrainy. W związku z tym Ukraina musi być cały czas gotowa, niezależnie czy będzie zawieszenie broni, czy nie, do tego, żeby walczyć z Rosją. To jest ta równowaga sił, drodzy Państwo, która powinna zostać utrzymana, nawet jeżeli działa zamilknął. I tylko proszę teraz, panie generale, jeszcze sprawa tej terytorialnych rozwiązań. Jak wiadomo, że Morza Azowskiego, no i oczywiście Krym. Jak myśli pan, że terytorialnie takie zawieszenie broni mogłoby wyglądać? Po prostu kończymy wojnę tam, gdzie stoimy i linia demarkacyjna, czy jakieś przesunięcia by pan widział? Myśli pan, że Rosjanie dobrowolnie mogliby na przykład oddać jakiś teren w ramach zawieszenia broni? Nie sądzę. Zawieszenia broni temu nie służą. Generalnie zawsze zawieszenia broni opierają się na tym, na sytuacji, która wynika z położenia wojsk, czyli wzdłuż linii frontu. Może dojść do wycofania części wojsk z niektórych terenów, szczególnie tam, gdzie jest ludność cywilna, chociażby w takim Bachmucie, czy innych miastach, które są totalnie zniszczone, to wtedy tak jest, powinno być to strefą wolną od wojsk, żeby mogli ludzie normalnie funkcjonować, ale to wtedy w takim porozumieniu z zawieszeniem broni wytycza się tą strefę i te rejony, które muszą wojsko opuścić. Ale to wcale nie znaczy wcale, że to będą tereny wyzwolone przez Ukraińców, bo póki Putin żyje, to on stanowi politykę faktów dokonanych. To, co zdobyłem, to jest moje, tak twierdzi Putin. A zatem wydaje mi się, że tutaj jest dwie kwestie. Pierwsze, czy uda się Ukraińcom rozbić część wojska armii rosyjskiej, tej operacji, której my oczekujemy, to mocno wstrząsie na pewno na Kremlu i armię rosyjską. I drugie to jest to, czy wojska ukraińskie będą w stanie część swojego terytorium odzyskać. Krym? Na pewno nie. To nie na bliższej perspektywie. Zawieszenie broni kiedy? Pewnie na jesieni, kiedy skończą się wszystkie zdolności w zasadzie obu stron, bo obie strony są mocno wyczerpane tą wojną i na długie kontynuowanie wielkoskalowych operacji żadnej ze stron na dzisiaj nie stać.
Tak jest. Drodzy Państwo i Panie Generale, ostatnie obiecane pytanie, zaskakujące, bo drodzy Państwo, architektura bezpieczeństwa w naszej części Europy się zmienia, to jest rewolucja. Finlandia, Szwecja, w NATO, Polska buduje wielką armię, ale uwaga, Panie Generale, malutka Litwa zapowiedziała, że do 2030 roku wystawi dywizję zmechanizowaną. Zna Pan pewnie świetnie litewską armię, uznawana była zawsze za jednak no, niewielką, prawda? Pański komentarz do tego. Znaczy, jeżeli kiedyś nie było stać na to, żeby stawić brygadę wilki i kilka innych batalionów zmechanizowanych w oparciu o sprzęt, który zostali od Skandynawii, od Polski, to wydaje się, że jakby połączyli wysiłki, wstać ich na wystawienie dywizji. Pytanie, jakiej dywizji? W jakim składzie dywizji? Czy porównywalne jest z dywizją polską, silną, bo nasze dywizje należą do, jeżeli chodzi o strukturę i wyposażenie, do najsilniejszych w Europie, bez wątpienia. Czy o taką dywizję chodzi? Mi się wydaje, że u Litwinów jest to w zasięgu ich możliwości. Dobra wiadomość dla Polski, bo wzmacniają się nasi sojusznicy. Wszystko, panie generale, pod wpływem polityki Putina. Także myślę, że mówiliśmy to 1000 razy, można powtórzyć jeszcze raz, skutki odwrotne od zamierzonych. Zdecydowanie tak. Historyczna katastrofa Rosji dzięki Putinowi. Kończymy optymistycznym fragmentem i akcentem nasz dzisiejszy odcinek. Moim gościem był pan generał Waldemar Skrzypczak. Bardzo panu generałowi dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego, panie generał. Dziękuję bardzo, życzę panie Piotrze, najlepszego. A ja bardzo państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Wielki kciuk dla widzów Historii Realnej. Jesteście dla nas najważniejsi. Działamy dla was i dzięki wam, bo dzięki waszemu wsparciu na Patronite, na YouTubie możemy przygotowywać kolejne odcinki, skupiać się na tej pracy. Dzięki wam Historia Realna działa. Także bardzo, bardzo dziękuję za to wsparcie. Polecam wam, kochani, jeszcze raz książkę Roberta Forczyka, Tam, gdzie rosną żelazne krzyże. O sowiecko-niemieckich walkach o Krym w trakcie II wojny światowej. Naprawdę warto. Książka dosyć aktualna paradoksalnie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kubki, koszulki, red is bet i książki. No i na koniec oczywiście kciuki. Pierwszy dla Fundacji Zarys, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Drugi dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Trzeci dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.